Wakacyjna koszula jest. Oprócz tego mamy też specjalny wakacyjny kubek, dlatego myślę, że możemy startować z wakacyjnym odcinkiem z Brawl Newsów, kolejny odcinek z newsów na moim kanale. Ale zanim przejdziemy do tych ciekawych rzeczy, które dzisiaj wam powiem w newsach, to zróbmy taki mały teścik. Umówmy się, że każdy, kto ma lub chciałby mieć na swoim koncie gwiazdę Shelly, tą oryginalną, skinka Star Shelly, zostawia teraz łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zobaczymy, ile będzie takich osób, więc koniecznie lajkujcie. A jeden z dzisiejszych tematów będzie naprawdę mocny, ponieważ można w nim zdobyć najrzadszą rzecz z Brawl Stars, którą będzie miała tylko jedna osoba na świecie. Jest na to jeszcze no lekko ponad 5 dni, dokładnie to niecałe 6. Dlatego trzeba się śpieszyć, bo myślę, że naprawdę okazja jest mocna. W ogóle przypominam też, że na dniach będą już za niedługo wychodziły skinki do piratów. Różne pirackie skiny, jak na przykład ten Ruffsa. A osoby, które subskrybują mój kanał, będą mogły zgarnąć któregoś z tych nowych skinów totalnie za darmo. Więc jak jeszcze nie macie subika, to polecam subskrybować, bo już coraz bliżej do ich wyjścia i coraz bliżej do wyników. Jak wpiszecie jeszcze kod Victory w sklepie Brawl Stars, to macie większe szanse, ponieważ u mnie dostają nagrody tylko osoby, które są moimi widzami, a wierzę, że każdy prawdziwy widz ma wpisany kod Victory w sklepie Brawl Stars. Ale dobra, koniec gadania, przechodzimy do pierwszego newsa, bo jest dzisiaj o czym mówić. A myślę, że zaczniemy od czegoś nietypowego, czegoś, czego mogliście się nie spodziewać w odcinku Brawl Newsów, ponieważ dotyczy to innej gry Supercella, czyli Squad Busters, ale jest to też związane z Brawl Stars, dlatego sądziłem, że pokażę wam to właśnie w tej serii. Parę dni temu pojawił się nowy Brawl Talk, a dokładniej to Squad Talk, na oficjalnym kanale Squad Busters, czyli po prostu filmik, w którym twórcy Squad Busters mówili, co będzie w nowej aktualizacji. Okazała się ona naprawdę mocną aktualizacją i dodano w niej m.in. 3 nowe postacie. W tym jedna z nich jest mocno związana z Brawl Stars, ponieważ jest to Leon. Tak, widzowie, Leon wszedł normalnie do Squad Busters. Tylko że w naszej giereczce Zadymiarz ten jest legendarny, a tam jest epickiej rzadkości. No ale epicka rzadkość to jest jedna z najlepszych rzadkości właśnie w tamtej gierce, więc to też jest bardzo dobrze. W aktualizacji tej dodano jeszcze wiele innych rzeczy, m.in. specjalny nowy lawowy świat, w którym właśnie można otrzymać 3 nowe postacie. Jedna z nich to Leon, ale oprócz niego jeszcze były tutaj inne postacie, które widzicie na ekranie. No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Są tam specjalne skrzynki, no i to jest tylko część takich rzeczy, które były w tym Squad Talku. Możecie sobie go całego obejrzeć na kanale Squad Busters. Myślę, że po tej aktualizacji sam na chwilkę wejdę do Squad Busters i sobie zagram, zobaczę, czy właśnie lepiej mi się będzie grało, bo w sumie te zmiany zapowiadają się ciekawie. Zapraszam was dzisiaj o godzince 11:00 na mój odcinek na kanale Tori 3. Możliwe, że tam pojawi się właśnie Squad Busters. Dawno go nie było, przetestujemy sobie te nowości. Ale my już wracamy do tematu typowo związanego z Brawl Stars i teraz troszkę pomówmy sobie o SpongeBobie kanciastoportnym. Wiem, że ostatnio cały czas o tym mówię, ale już jest coraz bliżej do Brawl Talka i cały czas wychodzą jakieś nowe rzeczy. I patrzcie, co mi się udało znaleźć na Reddicie. Pewna osoba dała takie swoje przewidywania, do jakiej postaci, a bardziej do jakich postaci mogą wyjść skiny przypominające jakieś postaci ze SpongeBoba. Jeśli chodzi o samego SpongeBoba, to widzimy, że no najbardziej prawdopodobne według tej osoby są, że będzie właśnie SpongeBob jako skin do Asha lub do Serge'a, do której z tych dwóch postaci. Następnie Patryk Rozgwiazda, bardzo możliwe, że on będzie tutaj do Squeaka i do Otisa. No w sumie do nich w miarę pasuje, zwłaszcza do tego Squeaka w sumie. Następnie Sandy Wiewiórka, no i tutaj oczywiste, że pasuje do Sandy, no bo to samo imię, ale też do Otisa. Widziałem właśnie fajny koncept z Otisem, jeśli chodzi o Sandy Wiewiórkę i to by było spoko. Mamy też Skalmara, który dosyć dobrze pasuje do Willu i w sumie, nie wiem, mimo wszystko do Edgara też by mi całkiem nieźle pasował. Oprócz tego mamy pana Kraba, to wiadomo, że Griffy Clancy do nich najlepiej pasuje. Mamy też panią, nie, jak ona się nazywała, to była córka pani Puff? Nie wiem, to jest córka pana Kraba, dobra, pamiętam, tak. To była córka pana Kraba, nie pamiętam, jak ona miała na imię i ona jest do koletki dopiero, no do tych postaci akurat tak średnio mi ona pasuje tutaj, ta osoba dziwnie to jakoś wybrała. No ale mamy Planktona, który idealnie pasuje i do Hanka, i do Eve, ponieważ to jest taka mała fasolka, która właśnie mogłaby być tutaj. Mamy też tego ducha pirata, ej, ale by było kozackie, gdyby właśnie był jakiegoś Daryla czy Bula. Moim zdaniem naprawdę spoko. Jest też, kurczę, ten ślimak, właśnie Gacuś od SpongeBoba. On miał takie zwierzątko swojego ślimaczka i nie mówcie, że to by nie pasowało idealnie do 8-bita. Jezu, przecież 8-bit to jest też taki wolny jak ślimak. Pięknie by to pasowało. No i mamy jeszcze Burgerka, tutaj niby do Mac i do RT. Napiszcie, jaki według was byłby najlepszy skinek w połączeniu SpongeBoba z Brawl Stars. Najciekawszym komentarzom będę starał się przypinać serducha. Następnie jeszcze jedną szybką rzecz wam pokażę, o której ostatnio jest głośno, jeśli chodzi o rzeczy stworzone przez graczy i ludzie chcieliby, żeby była dodana. My jak jesteśmy sobie tutaj w wybieraniu Zadymiarzy, no to widzimy po prostu postacie i ich ikonki gracza różne, co nie? A tak się składa, że tutaj wam wyświetlam zdjęcie, taki koncept, gdzie możecie zobaczyć, że zamiast Zadymiarzy zwykłych na ikonkach gracza, byłyby do nich skiny. Moglibyśmy sobie wybrać naszego ulubionego skinka i wtedy ikonka tego Zadymiarza to byłby ten ulubiony skinek. Na przykład Wukong Miko, na przykład ten skin do Kita z Karnetu, Antywirus 8-bitowiec, ten skinek z Rankedów do Dynamajka, mamy tego Thieves Edgara, mamy tego Sterge'a, też fajnego, jednego z nowszych skinków, więc tak by to mniej więcej wyglądało. Dajcie znać, czy wolicie takie właśnie ikonki ze skinami, czy ikonki takie jak są teraz. Dla mnie spoko by było z tymi skinami, ale fajnie by było też zostawić możliwość tych zwykłych, więc żeby po prostu każdy mógł sobie wybrać. Żeby osoby, które wolą mieć ustawione
wyświetlone ikonki skinów, no to ustawiły sobie skiny, a osoby, które wolą zwykłe, standardowe ikonki zadymiarzy, ustawiły sobie te standardowe. Zanim przejdziemy dalej, może otwórzmy sobie szybciutko tego to Stardropa, którego mam w karnecie. W sumie czemu nie? Myślę, że mi przyniesiecie szczęście. Jednak zanim to, w opisie macie podany link do mojego sklepu, gdzie są kozackie rzeczy, między innymi fajne ciuszki, macie koszulki, bluzy, spodenki idealne na lato, oprócz tego nawet są plecaki, które idealnie nadadzą się na nowy rok szkolny, bo już za niedługo rozpoczęcie. Każda osoba, która zamówi coś na moim sklepie, dostanie zdjęcie z moim autografem dodatkowo. No i jak coś, link do mojego sklepu jest w opisie. Naprawdę polecam, sam mam dużo ciuszków z mojego sklepu i naprawdę wam je polecam. A my wróćmy do otwierania Stardropika. Niestety chyba ten Stardrop nie odda, kurde, szkoda. I już przechodzę do najciekawszego tematu dzisiejszego odcinka odnośnie tej darmowej nagrody, którą jest szansa zdobyć, ale najpierw może pomówmy sobie trochę o Shelly. Na pewno kojarzycie tą zadymiarkę, jaką jest Shelly, i tak się składa, że twórcy Brawl Stars już parę lat temu potwierdzili, z jakiego Shelly dokładnie jest kraju. Daję wam teraz 5 sekund, żebyście napisali w komentarzu, jak myślicie, z jakiego kraju pochodzi Shelly. Zobaczymy, czy ktoś z was zgadnie, a ja po prostu powiem wam taką dokładną informację potwierdzoną, z jakiego kraju ona jest. Więc uwaga, przygotujcie się, 3, 4. No, Shellka pochodzi z Argentyny. Widzicie to na tym screenie, gdzie twórcy Brawl Stars sami to napisali, że Shelly jest właśnie Argentynką. Więc ciekawie, ciekawie, tak jak Leo Messi. No ale dobra, teraz czas na najważniejszy temat, który znajduje się na oficjalnym Twitterze twórców Brawl Stars. I parę dni temu wrzucili oni specjalnego posta z giveawayem na oryginalną gitarę Draco w prawdziwym życiu. Ale spokojnie, bo może część z was o tym giveawayu wiedziała, lecz na pewno nie wiedzieliście o jednej rzeczy, że w tej grafice, a bardziej w filmiku, którego wrzucili na swojego oficjalnego TikToka, chyba ukryli nowego zadymiarza lub skina. Zaraz sobie do tego przejdziemy i to przeanalizujemy. Ale najpierw jeszcze troszkę powiem wam o tym konkursie. Mianowicie, do zgarnięcia jest oryginalna gitara Draco, ale nie w grze w Brawl Stars, że ją dostaniecie, tylko przyślą wam ją w prawdziwym życiu, do waszego domu. Zostanie przysłana paczka, jeśli wygracie, która otrzyma taki oto sprzęcik z gitarą Draco, a dodatkowo specjalny zestaw z figurką Draco, no i z jego koszulką, więc to też myślę, że jest bardzo fajne. Już wam tłumaczę, jak po prostu ten prezencik dostać. Dostanie go tylko jedna osoba na świecie, więc no szanse duże nie są, ale jakby wam się udało ją zdobyć, to będziecie w posiadaniu najrzadszego przedmiotu z Brawl Stars, jaki ktokolwiek ma. I generalnie tak, ja wam teraz przetłumaczę ten post i przeczytajmy sobie. Konkurs gitary Draco. Ta spersonalizowana gitarka może być twoja. Co trzeba zrobić, żeby po prostu wziąć udział? Zaobserwować profil Brawl Stars na Twitterze, czyli ten tutaj oficjalny. Następnie trzeba też zaobserwować profil Dragon Force, więc ja im zostawię tego followka, niech się cieszą. Kolejna rzecz to polubić i udostępnić ten post, czyli trzeba go polajkować, proszę bardzo, tutaj serduszkiem, i kliknąć udostępnij. W komentarzu pod tym postem trzeba zamieścić fajny filmik przedstawiający naszą grę jako Draco. Czyli po prostu jak zrobicie jakąś fajną akcję Draco w gierce, jakiegoś fajnego killa czy coś, albo coś śmiesznego, no to wrzucacie taki filmik, nie? I już wtedy bierzecie udział. A jak coś, jak nie macie Draco, to możecie normalnie przetestować go też na arence treningowej. Czas na przesłanie tego filmu mamy do 18 sierpnia, czyli zostało lekko ponad 5 dni. Przeprowadzają ten konkurs na wszystkich kanałach mediów społecznościowych, ale wybiorą tylko jednego zwycięzcę, który otrzyma gitarę Draco oraz zestaw gadżetów Draco. Nawet jeśli nie wygrasz, wciąż masz szansę na odtworzenie swojego filmu, rozgrywki na żywo podczas koncertu Dragon Force. Dragon Force to jest zespół, który istnieje w prawdziwym życiu i oni będą mieli koncert w prawdziwym życiu, gdzie będzie mnóstwo ludzi. I na przykład jak zrobicie jakąś fajną akcję, też ona może być doceniona i po prostu będzie w tle na tym koncercie wasza akcja z Brawl Stars pokazana. To może być mocne. No ale główną nagrodą i tak jest ta gitara, i teraz patrzcie na filmy, które właśnie twórcy Brawl Stars wrzucili na swojego oficjalnego TikToka. Mamy tutaj jednego z community managerów, czyli właśnie Drewa, który gra sobie na gitarce i mówi o tym konkursie. Taką oto gitarkę, tak wyglądającą, możecie zgarnąć. Jest kozacka. Z jednej strony mamy smoka Draco, z drugiej tego normalnego Draco jako postać, ale mnie bardziej zainteresowało to, co znajduje się w tle, tam z tyłu. Zatrzymuję wam to teraz i sami zwróćcie uwagę. Tam z tyłu mamy jakąś dziwną grafikę, która... nie wiem, co do końca może przedstawiać. Czy to czasem nie jest grafika, która mogłaby nam coś mówić o nowym update'cie? Wiecie, to są tylko takie spekulacje. Równie dobrze może to być po prostu jakiś plakat związany z tą drużyną właśnie, a bardziej z kapelą, z zespołem, który gra na tych gitarach. No i to nie jest nic związanego z Brawl Stars, ale jako że jest bardzo blisko do Brawl Talka i twórcy lubią nam właśnie ukrywać na jakichś swoich postach różne tajemnicze rzeczy, no to ja bym się przypatrzył tej grafice. Mamy tam jakiegoś takiego łysego pana, uśmiechniętego, którego wyraźnie widać, ma nałożoną taką jakby ratowniczą oponkę, ratownicze koło, żeby się nie utopić w wodzie. Dobrze widzę, chyba tak. No i czyżby to nie miał być czasem jakiś nowy zadymiarz? Mamy też jakiegoś ziomeczka, który tam gra na innym instrumencie muzycznym. Z tyłu też widzimy jeszcze jakąś postać. Nie wiem, może jedna z nich zawędruje do Brawla i twórcy chcieli nam to ukryć. To jest tylko taka daleka teoria, tak jak mówię, może to się równie dobrze nie sprawdzić. Po prostu chciałem wam to powiedzieć, bo trzeba teraz zwracać uwagę na każdy, nawet najmniejszy szczegół.